Witamy w Weekly, naszym cotygodniowym przeglądzie cyfrowych treści. W tym tygodniu bój w Capcomie, obrońca wszechświata oraz flipery w 3D. Pełniakiem jest w tym tygodniu Voltron, gra akcji wspierająca tryb pięcioosobowy. Jeśli nie słyszeliście o tej serii, wyobraźcie sobie połączenie Transformersów i Power Rangers. Lwi wojownicy kosztować nas będą 800 punktów lub 29 zł. Pełną wersją na Xboxa jest Scene It? Movie Night, również za 800. Jest to popularna seria quizów zapoczątkowana jako zespołowa gra dla odtwarzaczy DVD, którą sporą sławę zdobyła na Xboxie właśnie. W ofercie tygodnia aż 4 tytuły Capcomu z bitwami w tle. Pierwszym jest przyjemna strategia Age of Booty za jedyne 200 punktów. W niej jako pirat splądrujemy wszystko, co stanie nam na drodze. Posiada również wbudowany edytor map i polecam ją wszystkim fanom nostalgicznych RTS-ów. Super Street Fighter II Turbo HD Remix za 600 punktów to gra, której chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Ten remake jednej z najpopularniejszych bijatyk wszechczasów posiada zarówno tryb klasyczny, jak i zremasterowany, ręcznie rysowany tryb High Definition. I jeszcze jeden Street Fighter. Tym razem jest to automatowa wersja innego wydania tego klasyka. Na plus zawiera tryb online, a w dodatku kosztuje wyłącznie 200 punktów. I ostatnia zniżka w tym tygodniu, Final Fight Double Impact za 400 punktów to kolejny automatowy port, tym razem znanego beat'em upa z 1989 roku. Tytuł ten zawiera również bonus w postaci drugiej, mniej znanej gry Magic Sword. Za 179 zł kupić możemy Deus Ex Human Revolution, jedną z najlepszych strzelanko-skradanek roku. Dostępna jest również paczka w cenie 219 zł, która zawiera dodatkowo DLC The Missing Link. 69 zł kosztuje Sam and Max Beyond Time and Space, kolejna część kultowej serii przygodówek firmy Telltale. Tym razem nasi bohaterowie odwiedzą tak egzotyczne lokacje jak biegun północny czy mistyczną fontannę młodości. Warta uwagi szczególnie dla miłośników point and clicków. W cenie 159 zł Dead Island, głośny survival horror Techlandu z zombie w tle. W skład paczki wchodzi gra, a także DLC Bloodbath. Ion Assault HD za 36 zł to kolejny arkadowy shooter w kosmosie. Spodoba się fanom Geometry Wars i Asteroids. Na PlayStation Store dostępna jest również paczka Namco Generations, w skład której wchodzi Galaga Legends DX i Pac-Man Championship Edition DX. Kupując paczkę oszczędzamy 25% ceny poszczególnych gier. Na PSP gości nareszcie Space Invaders Extreme, współczesny remix kultowego hitu z automatów, a co lepsze kosztuje tylko 36 zł. Ostatnią pozycją dla fanów kieszonki Sony jest Pro Evolution Soccer 2012. Fani piłki nożnej na pewno nie przejdą obok niej obojętnie. Tytuł ten kosztuje 69 zł. Fani 3DS-a będą mieli z czego wybierać. Do ściągnięcia dostajemy Zen Pinball 3D firmy Zen Studios, która posiada duże doświadczenie w tworzeniu naprawdę przyzwoitych fliperów. Prócz tego na wirtualnej konsoli pojawia się gameboyowy Lock & Chase, prosty labiryntowy puzzler firmy Data East. Jeśli kojarzycie wersję automatową, zdziwicie się słysząc, że wersja przenośna jest od niej sporo lepsza. Na DSiWare również dwie gry. Pierwszą jest godny polecenia Castle Conqueror Revolution. Jest to prosta strategia RPG, którą pokochają fani pierwowzoru i być może nie jest najgłębszym tytułem we wszechświecie, ale kosztuje tylko 500 punktów. Jeśli ziewamy na widok statystyk albo 500 punktów to zdecydowanie za dużo, alternatywą może być dla nas 21 Blackjack firmy Digital Leisure. Za 200 punktów będziemy mogli zabrać ze sobą wirtualną talię kart. Na WiiWare trafi Gnome, bijatyka w stylu Super Smash Brothers okraszona bardzo kolorową i szaloną grafiką. Kosztuje jedynie 500 punktów, ale zanim skusi nas morze barw, radzę zapoznać się z recenzjami. I to już wszystko w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień!